powstał pewien koncept na bonus track i trwa walka o to, żeby miał on taki kształt, jak sobie wymarzyliśmy. Więc w tym dźwięku. Jest taka seria Fact Magazine On The Clock i się właśnie czuję, jakbym był w środku. Fucking hey. Ale jeżeli się tego nie uda zrobić, to muszę tutaj dzisiaj siedzieć, zanim ludzie przyjdą i wykreować jakąś wersję alternatywną, więc misja nie jest łatwa. Znaczy one mają też te swoje numerki, tak, nie? Tak, tak, tak. I właśnie te swoje numerki oprócz tych lewej. Left, right, dokładnie. Tak. Ty, to na pewno był analog hit na USB-ku? Tak, musiał być. Trzeba podpiąć do prądu jeszcze. Pijesz tutaj te USB od prądu? Oczywiście. Ono jest do kompa. Tak, tak. Ostatnio jak robiłem przegląd teraz pod jakieś rzeczy, to znalazłem folder z bitami i mam wszystkie swoje bity. Mam wszystkie bity stare z Fruity Loopsa. Wszystkie, które zrobiłem ever mam, tylko że w projektach, czyli wiesz, nie są zgrane. Ale mam stary pierwszy, drugi, w ogóle się nazywały pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. I stary, no pierwsze są gdzieś kurde z początku 2000. Czyli trzecia klasa liceum to była, albo druga. No, ale mam wszystkie, kurwa, mam wszystkie. Na IBM, wiadomo. Dobra. Potrzebujemy to jeszcze dokręcić, czyli tutaj po jakiś klucz skoczę. O kurwa, patrzcie. Ale sztos. Mordo, to nie da rady, to ludkowski patron. Dobra. Zasadniczo jest ok, bo wszystko jest identycznie ustawione i wszystko działa. Natomiast ta przestrzeń nie jest dobra akustycznie, więc nie nadawałaby się za bardzo do miksowania rzeczy, ale od tego mam słuchawki. A poza tym przyzwyczaiłem się trochę do różnych warunków polowych. Bardzo dużo podróżowałem ze sprzętem, dlatego też dosyć łatwo było nam to wszystko spakować i przewieźć, bo mam na niektóre rzeczy odpowiednie case'y, a w Stanach kilkukrotnie zmieniałem miejsce, w którym pracowałem, w Polsce, więc jakby jestem okej ze zmienianiem środowiska. A poza tym myślę, że nawet mógłbym pracować, gdyby tu byli ludzie. Na przykład pamiętam, jak jeszcze były w czasach, kiedy sami w sensie z pomocą oczywiście różnych ludzi pakowaliśmy własne preordery, to pamiętam taką historię, że w trakcie pakowania, już nie pamiętam czego, siedziałem i robiłem beat do, zrobiłem od zera, przy kurde, nie wiem, czterech osobach, które gadały i pakowały rzeczy, zrobiłem beat chyba do kawałka, to nie był film. Więc jakoś to działa. Jakoś to działa. Kawałki są osobnymi bytami, nie? I jak gramy teraz whisky, są, jakoś mają dozę spójności. No, większość tych rzeczy Filip robił. Mamy cały czas jakieś rzeczy od Full Metal Jacket i w sumie one się fajnie sprawdzają. Ale to nie jest tak, że te rzeczy jakoś to się nam bardzo rozjeżdża. Wiesz, a poza tym kawałki to są takie osobne byty. Ważna jedna kwestia, która jest też do przemyślenia, do dowiezienia, że potrzebujemy mieć też scenę pomiędzy numerami, nie? Kwestia scenariusza. Plus można by, to super fajnie siada, ale nigdy tego nie używaliśmy, nie wiem dlaczego. Grać po prostu akapelki i do tych akapelek zrobić whisky. Czyli trzymamy tempo jakby, no musiałoby zrobimy być zrobimy jakiś numer akapela i byśmy to rzucili na ekran, ale to jest w ogóle poza scope, no, kurde, tutaj, nie? Ale to super, to zróbmy. Gramy 7 lat i jakoś tego nie wymyśliliśmy nigdy wcześniej, kurwa, dziwne. No ale fajne są też jeszcze patenty takie zupełnie, wiecie, wyświetlanie tego wszystkiego w point cloudach. Znaczy, no, fajne rzeczy można robić właśnie z kamerą dodatkowo, nie? Czyli mieć was, ale też coś dokładać. I tu też widać to obracanie kamerą, które tak zajebiście działa. Ła, kozackiem. No, tak, ale możemy być blisko. No kurwa, to bardzo ładnie czyta. No, zajebiście. I to się właśnie, to się też mega zgadza, tak jak mówisz, po prostu dobrze to wygląda i widzę, że płynnie też działa. Zobacz. Facet, jeśli zechce, zawsze wygrywa. Idziemy na górę. Blast. To ponownie no, to jest wynik tych testów, nie? To jest efekt.
To jest efekt, a tu jest glitch, który zresztą jest dość fajny. Kurczę, to jest w ogóle taki podstawowa forma skanu 3D na żywo i sensor głębi widzi po prostu to, co jest bliżej, to, co jest dalej i dzięki temu tu widać feature'y tak jakby człowieka, nie? To jest tak przetworzone, że każda kropeczka w odległości jest reprezentowana właśnie przez taki mały kwadracik. To jest takie turbo techno. Tak, obcinamy to, wkładamy do świata 3D, który tworzymy już wirtualnie i ruszamy wirtualną kamerą. W tej chwili mamy tą kamerkę z góry, ale jak chłopacy mają ją na dole, to oni też wyglądają po prostu zupełnie inaczej. Są bardziej na rapie, można powiedzieć. W ogóle pracując z chłopakami na żywo, im bardzo szybko w ogóle weszło korzystanie z tej technologii. Mając świadomość, gdzie jest sensor, zaczęli do niego specjalnie robić pewne rzeczy i to na koncercie bardzo mocno widać. I to bardzo uwypukla po prostu doświadczenie koncertowe i to jest chyba najfajniejsza rzecz, jaka wyszła z tego koncertu, że to nie jest tak, że mamy, wiecie, jakieś cuesy, typu na przykład teraz masz być tu, teraz masz być tu. To nie jest w żaden sposób teatralne. To jest po prostu ich totalnie naturalne zachowanie, a jednak mając świadomość, gdzie jest sensor, po prostu współgrają z nim, współgrają z tą technologią, nie? Chyba da radę. I tutaj na B. I może coś tu chyba. Ale dodałem ten bridge. Ha! Mam to. Dobra, i to jest kurwa git. To nie jest też łatwe, sprzedawanie takich konceptów i w ogóle opowiadanie o nich, dopóki nie istnieją. Tak, no bo takie rzeczy jak gdyby tworzymy i one nie istnieją na świecie. To nie jest tak, że bierzemy kogoś pomysł i przekładamy, tylko my po prostu wymyślamy, jak zastosować jakąś technologię, żeby wywołać emocje, żeby pokazać muzykę, żeby jakieś wspomnienia stworzyć w głowie kogoś. Mhm. No dla nas najważniejsze jest tak jakby wzmocnienie tej warstwy muzycznej w pracy z muzykami, wzmocnienie czasem też tekstu, czyli skupiamy się na tym, żeby wzmocnić wykon wykonawcy. I to jest nieważne, czy mówimy o tak naprawdę koncercie i trasie koncertowej chłopaków, czy właśnie tej wystawie, czy poprzednich dwóch odsłuchach. Najważniejsze jest to, żeby ten wykon i ten... Muzykę. Przede wszystkim muzykę, tak no, naprawdę. To jest takie migotki, to jest takie synty mocne, takie epickie, to wszystko jest filmowe. Subbasy i po prostu robiąc i słuchając tego w pętli, no ja się jaram, nawet mi łezka czasami wzruszenia lata, że mogę po prostu coś dodać i wzmocnić. Najbardziej otwarte głowy chyba w polskim rapie. Tak jakby... Sty jest też geek. Nerd. Nie wiem, czy można tak mówić, no ale totalny. Problem 2003-2003. Problem 2023-2023.